Serdecznie wszystkich witamy w 17 już edycji festiwalu Mikroelektra. Sponsorami tegorocznej imprezy są firmy Aniro, Elmet oraz Elko oraz absolwenci naszej szkoły pan Wojciech Kowalski, prowadzący biuro konstrukcyjne Electronic Slide. Zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych. Oraz również absolwent naszej szkoły, Krzysztof Piechocki, właściciel firmy Sala Proctorum, zajmujący się nawyśnieniem i oświetleniem scenicznym, jak i próbami zespołów muzycznych. Także nadczyst czas na przedstawienie jury. Przewodniczącym jest pan Marian Nowicki, który od powstania festiwalu bierze udział czynnie w każdej edycji. Członkami jury są również pan Wojciech Kowalski oraz Krzysztof Piechocki. Moi Państwo, pozostała już tylko czysta formalność, a więc 17. edycję Festiwalu Talentów Technicznych Mikroelektra uważam za otwartą. Będąc na Mikroelektrze spotkaliśmy studentów z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ich prace cechowały się profesjonalizmem oraz dużym wkładem pracy. Projekt układu sterowania robotem kroczącym wykonany przez inżyniera Huberta Jackowicza jest mobilną platformą do przenoszenia różnego rodzaju kamer i czujników o zastosowaniu inspekcyjnym. Sterowanie odbywa się za pomocą smartfonu. Inżynier Michał Waliszkiewicz zabrał ze sobą AHRS, czyli system pozwalający określić położenie względem Ziemi. Takie moduły stosuje się m.in. w dronach. Projekt miniaturowego modułu do pomiarów i zobrazowania parametrów lotu, dedykowany dla paralotniarzy i spadochroniarzy, został zaprezentowany przez inżyniera Piotra Wieczorka. W skład tego wchodzi wysokościomierz, kompas i prędkościomierz wertykalny. Urządzenie jest typem nawigacji. Inżynier Artur Rzepka przywiózł urządzenie mechatroniczne, które jest sztucznym horyzontem montowanym w samolotach. Dzięki symulatorowi lotu w komputerze możliwa jest wizualizacja jego działania. Grupa studentów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wystawiła na festiwalu 4 projekty. Krzysztof Pchełka opowiedział nam o wszystkich urządzeniach. Stworzyli oni 2 drukarki 3D oraz 2 jeździki. Pierwszy model drukarki nie obył się bez wad. Drugi, bardziej dopracowany, równa się z drukarkami profesjonalnymi. Można dzięki niej stworzyć złożone przedmioty. Pierwszy z jeździków rusza się w taki sposób, aby pręt utrzymać zawsze pionowo. Drugi jeździk balansuje sobą tak, aby nie upaść. Coroczny festiwal Mikroelektra odbywający się w naszej szkole jest organizowany przez uczniów pod patronatem grona nauczycielskiego. Będąc tutaj poznaliśmy wielu ambitnych twórców, których projekty wyróżniały się oryginalnością. Prace były bardzo różnorodne, zaczynając od modelu odkurzacza, kończąc na procesorze 8-bitowym. Mogliśmy zobaczyć m.in. głośnik plazmowy, wyrzutnię próżniową czy działo Gaussa. Uczniowie popisali się kreatywnością oraz wiedzą techniczną, którą wykorzystują w praktyce. Sam festiwal przyciągnął wielu gości, pracodawców, studentów, uczniów innych szkół czy gimnazjalistów. Z roku na rok jest prezentowany coraz wyższy poziom, zdobywając coraz większą popularność. Poprosiłbym pana Grzegorza Romińskiego oraz magistra inżyniera Stanisława
Wiśniewskiego z firmy Aniro. Obręczenie nagród. Dawid Ryder, klasa 1B, maszyna sortująca. Maszyna sortująca to jeden z najbardziej wyróżniających się projektów na Elektrze, który zasłużył na podium. Zasada działania polega na czujniku SMD-RGB, który rozróżnia kolor czerwony, zielony i niebieski. Działa on w oparciu na podczerwień. Rafał Bartoszak zrobił dwa procesory 8-bitowe. Pierwszy model był podstawą do stworzenia drugiego, lepszego projektu. Pierwotnie procesor Rafała miał możliwość wykonania tylko 15 obliczeń. Ulepszając go w scaloną pamięć RAM i ROM, moduł zyskał moc ponad 8000 obliczeń. Projekt UFO zaprezentowany na Elektrze był modelem koncepcyjnym poduszkowca, składającym się z czterech tuneli powietrznych, które są sterowane przez serwomechanizmy. Wszystko jest wspomagane żyroskopem i sterowane radiowo. Czołg, który jest w pełni zmechanizowany, został stworzony z blachy 4mm i uzbrojony w działo gazowe ASG na pociski 6mm. Obsługuje się go za pomocą pilota, a specjalnie zaprojektowany układ sterowania pozwala mu pokonywać trudny teren. Kacpra Markiewicza za sprzęt DJ-ski. Kolejnym interesującym projektem wystawionym na Elektrze był kontroler DJ-ski. Zbudowana na podstawie klawiatury komputerowej konsola wygląda na dokładnie wykonaną i będzie służyć muzykom przez wiele lat. Sebastiana, Szablewskiego Patryka oraz Arkadiusza Dykowskiego za bulbozer również, za skrzynkę. Najbardziej widowiskową maszyną był znany w całej szkole bulbulator. Cała konstrukcja opiera się na plastikowej skrzynce po aranżadzie wzmocniona stalowym stelażem, w której jest zamontowany silnik o mocy 3 koni mechanicznych. Oh,
zapraszamy w przyszłym roku na 18. edycję Elektry. Bardzo dziękuję.